O improwizacji zazwyczaj mówi się jako o grze na instrumencie albo śpiewie bez nut. Określa się tak techniki ornamentacyjne, techniki naśladowania form klasycznych jak allegro sonatowe, fuga, kanon. Mówi się tak o technikach aleatorycznych, które stosują element przypadku, gdzie gra taka bardziej na oślep miałaby być improwizacją. Mówi się tak o tworzeniu na poczekaniu akompaniamentu i o solówkach w muzyce jazzowej. To jest dzisiejsza potoczna wykładnia tego, czym jest improwizacja, tak się ją rozumie. I to jest coś, z czym ja nigdy nie mogłem się utożsamić, coś, co sprawiało mi trudność, poruszanie się w tym gąszczu pojęciowym. Od zawsze zajmowałem się improwizacją, od zawsze improwizowałem, nie tylko na fortepianie, ale to były takie na przykład wygłupy z przyjaciółmi. Kręciliśmy filmiki, albo ja sam nagrywałem jako dzieciak wypowiedzi abstrakcyjne na kasety magnetofonowe. To była moja codzienność, dlatego ja zawsze widziałem to powiązanie, że improwizacja jest raczej czymś życiowym. To jest forma zachowania, które może się wyręczyć czymś zewnętrznym, żeby się wyrazić. Czyli zawsze używa się intelektu, emocjonalności, wyobraźni, a żeby to wyrazić, można użyć na przykład dźwięków albo mowy ciała. Patrząc z tego punktu widzenia, wszelkie takie jednostkowe nazwania gry, takiej albo takiej, albo takiej, jako różnych rodzajów improwizacji, wydawały mi się zawsze albo niepełne, albo nieadekwatne. Wydaje mi się, że pojawia się problem, gdy mówimy, że improwizacja jest grą bez zapisu, bo wtedy tak naprawdę wikłamy się w temat zapisu, temat dzieła jako struktury dźwiękowej. Nagle okazuje się, że improwizacja to jest gra, która ma przypominać lub ma nie przypominać dzieła. Że to jest gra stosująca zasady harmonii albo nie. Że to jest gra bardziej impulsywna albo taka przypominająca skrupulatny zapis ruchów kontrapunktu. Stosująca zasady harmonii, formy lub też odżegnująca się od nich. To jest takie stawianie improwizacji jako czegoś pochodnego do dzieła muzycznego, do jakiejś struktury, do której improwizacja może się tylko odnosić. Jeżeli mówimy improwizacja to gra bez zapisu, to myślimy o powiązaniu z tym zapisem, że to jest jakiś ewentualnie dodatek do tego zapisu, jakiś suplement, jakaś dodatkowa technika ewentualnie, albo właśnie technika wirtuozowska albo niedoskonała technika tworzenia tego zapisu. Coś, co ma się przydać w koloryzowaniu tego dzieła, w ornamentowaniu, w figurowaniu. Ale muzykę rozumiemy jako dźwięki, jako struktury dźwiękowe, jako zamkniętą jakąś strukturę dźwiękową, którą tworzy się poprzez kompilowanie tych dźwięków, układanie, komponowanie. Czyli samo tworzenie rozumiemy czysto proceduralnie. A taka technika jak improwizacja jest po prostu czymś dodatkowym, czymś egzotycznym. Tu dochodzimy do ważnego punktu tego wywodu, bo ktoś mógłby zapytać, po co mówić w ogóle o improwizacji, skoro jest właśnie taka podrzędna. Czy tylko dlatego, że jest popularna? Ja bym powiedział, że właśnie dlatego trzeba o niej mówić, bo ona jest źle zrozumiana.
I to nieporozumienie jest bardzo głębokie, wręcz fundamentalne dla muzyki. Sensem muzyki nie jest dzieło jako struktura dźwiękowa, a właśnie improwizacja. Nie jest tak, że improwizacja jest jakimś dodatkiem do twórczości kompozytorskiej i co najwyżej może aspirować do tego, żeby przypominać dzieło. Jest właściwie wręcz odwrotnie. To improwizacja jest wzorcem, modelem dla dzieła. To ona w ogóle umożliwiła to, że pojawiła się jakakolwiek koncepcja dzieła muzycznego. Ona stanowi sens dzieła, a co za tym idzie, ona stanowi sens całej sztuki muzycznej. I to są właściwie dwa powody, dla których kręcę ten film. Nieporozumienie, a po drugie skala tego nieporozumienia, waga samej improwizacji i tego, czym jest dla muzyki. Mam więc zamiar mówić o tym, czym jest improwizacja. Wszelkie rozprawianie o tym, jak improwizować, jak grać, jakich stylów używać, kogo naśladować, czy nie naśladować, co wyrażać, czy nie wyrażać, są wtórne dla tematu podstawowego, czym w ogóle jest improwizowanie. Jeśli zakładamy, że improwizacja jest podstawowym znaczeniem muzyki, to musimy zadać o nią pytanie. Co to jest, że muzyka nas tak przemienia, że wpływa na nas, że jak gdyby niebagatelnie do nas trafia? Co czyni utwory muzyczne istotnymi? Według mnie to jest kwestia powiązania z naturą improwizacji, z improwizacyjnością. Wydaje mi się wręcz, że muzyka na tyle jest dla nas istotna, właśnie wpływowa, na ile jest powiązana z modelem takiego wolnego, nieskrępowanego improwizowania. I żeby było jasne, mówię tu o całej twórczości muzycznej. Więc w tym pierwszym filmie skupię się na tym, co to jest improwizacja. Oczywiście ja mam zamiar wytłumaczyć, na czym polega to powiązanie improwizacji z całą twórczością muzyczną, z muzyką jako strukturą dźwiękową, ale najpierw należy przyjrzeć się temu, czym jest sam fenomen improwizowania. Myślę, że takim podstawowym obrazem, który przychodzi, gdy myślimy o improwizowaniu, jest ktoś po prostu grający, kto wymyśla treści muzyczne na poczekaniu. I możemy tu dodać, że ten ktoś nie używa zapisu nutowego, ale musimy to czymś zastąpić, bo jeżeli ten ktoś nie ma w głowie zapisu, to pytanie, co ma? Dawniej nie zapisywano raczej muzyki, tworzono ją spontanicznie, w akcie. Przez stulecia było po prostu tak, że ktoś grał albo śpiewał i tak powstawały rytmy, harmonie, melodie, które następnie mogły być zapamiętane lub też nie. Ważne jest w każdym razie to, że muzyka powstawała w akcie. Więc była to taka spontaniczna, oddolna, samorzutna gra, która tworzy treść muzyczną. I to jest właściwie dla mnie improwizacja. To jest gra, która nie przejmuje się imputowaniem jakichś zewnętrznych struktur, gotowych struktur do siebie, tylko po prostu skupia się na wytwarzaniu treści. Można to nazwać po prostu muzykowaniem. Mało jest takich adekwatnych opisów tego, czym jest improwizacja.
Myślę, że dobrze, fajnie opisał to Hegel w swoich wykładach o muzyce. Właściwie na samym końcu wspomina o takim zjawisku. Jeśli więc koniecznie chcemy powiedzieć, że improwizacja to jest gra, która nie jest oparta na żadnym zapisie nutowym, to do tego jeszcze musimy dodać, że jest to gra kreatywna. To jest jakiś kreatywny akt, którego podejmuje się człowiek. I o tą kreatywność właśnie będzie się trzeba zapytać, jeżeli chcemy się dowiedzieć, czym jest improwizacja. Ale nie będziemy pytać o muzykę jako dźwięki, a właśnie o ten akt. Czyli nie mówimy tutaj, że improwizacja to jest muzyka, tylko raczej, że to jest gra. Co takiego dzieje się podczas tego aktu, że można go nazwać faktycznie improwizacją? Musimy wiedzieć, że oto właśnie ten człowiek tu i teraz myśli i to przemienia się w tą narrację, którą my odbieramy. Czyli w tym człowieku odbywa się jakiś proces mentalny, który jest równoczesny z tym, co słyszymy. Ten proces przekłada się jakoś na dźwięki. Nie możemy powiedzieć, że improwizacja to dźwięki. Raczej musimy powiedzieć, że improwizacja to ten proces, który te dźwięki generuje. Więc nie będziemy też mogli powiedzieć, że dźwięki są kreatywne, dźwięki są twórcze, tylko raczej twórczy jest człowiek, który tu i teraz je wytwarza. Pytając o improwizację muzyczną, też pytamy o ten proces wewnętrzny. Co takiego dzieje się we wnętrzu grającego, że jego gra jest kreatywna, że możemy nazwać ją improwizacją. Zastanawiając się więc nad naturą improwizacji, nie zastanawiamy się nad stylem, harmonią, rytmami, melodiami, tematami, tylko nad człowiekiem i jego aktem. Bo to od człowieka zależy, czy melodia, harmonia i inne elementy będą przywodzić na myśl kreatywność. Kreatywność właśnie tego człowieka. Improwizacja to jest więc akt instrumentalny, który jest twórczy, co znaczy, że proces mentalny grającego jest kreatywnym procesem. A ten proces przekłada się już na logikę narracji samej muzyki, co dobrze opisał Mieczysław Tomaszewski.
No to teraz trzeba się skupić na tym środowisku wewnętrznym, które wytwarza treść. Kiedy ono jest kreatywne, a kiedy nie. Grający może sobie pomyśleć o czymkolwiek chce. Może myśleć o tym, żeby zagrać fugę, żeby zaimitować jakąś inną formę muzyczną, że zagra jakąś konkretną strukturę, że zagra w jakimś stylu, że będzie imitował kogoś innego. Może zrobić co chce na mocy swojej decyzji. Może też zrobić coś innego, może pomyśleć o kimś, może wrócić do jakiegoś wspomnienia, może poczuć się źle, dobrze, może skupić się na samej muzyce, a może myśleć o całym swoim życiu, może myśleć o sprawach ważnych albo nieważnych, o tym, co go nurtuje, albo co właśnie teraz odkrył. Na część z tych rzeczy grający faktycznie będzie miał wpływ, ale na większą część nie. Innymi słowy, człowiek tworząc pozostaje człowiekiem i w takim akcie jest swoją pełnią, czy tego chce, czy nie. Tworzy jak człowiek, myśli jak człowiek, poszukuje, odrzuca pewne okazje, odczuwa po ludzku, podejmuje wyzwania, odrzuca je, jest strachliwy, jest protekcjonalny. Jest odważny, podejmuje się zwalczania jakichś trudności, omija trudności. Samo to, że improwizacja nie jest dokładnie przemyślana, sprawia, że wszystko to, co wydarzy się podczas tego aktu, właśnie w środowisku wewnętrznym, może i najczęściej przekłada się na muzykę. Podobnie też mówił Hanslick, o improwizacji, że Więc ten cały wystrój wewnętrzny człowieka przekłada się na muzykę w czasie rzeczywistym. Trudno by było tego uniknąć, nawet jeżeli ktoś skupi się tylko i wyłącznie na narracji stricte muzycznej, to cała jego prezencja i tak emanuje. Chociażby tym, że on ukrywa te swoje emocje, te swoje wszystkie inne myśli. One i tak są w muzyce obecne, nawet taką milczącą, aparentną nieobecnością. Grający nie jest tylko grającym. Grający jest człowiekiem w swojej pełni. Patrząc i słuchając improwizatora, widzimy osobę i powinniśmy widzieć osobę z jej całym anturażem zachowania i osobowości, bo ta osoba porusza się w całym spektrum swojego wnętrza. Czy tego chce, czy nie chce, konfrontuje się ze swoimi zachowaniami, reakcjami, czasami poglądami, nastrojami.
wszystkim, co może ją w danym momencie chwycić i zaskoczyć. Nie możemy się tylko skupić na tej części umysłowości grającego, która decyduje, to teraz zagram albo to teraz zagram, bo pomijamy wtedy całą bogactwo mentalne, które jest potencjalnym źródłem treści artystycznej. Jeżeli byśmy się skupili na samych powiązaniach dźwiękowych i wyszli z założenia, że artysta też tylko o nich myśli, to to by było coś takiego jak dzielenie się malarzy sposobem łączenia barw na płótnie albo coś takiego. To jest sam warsztat. Dzielenie się pomysłami na warsztat twórczy to nie jest sztuka. Żeby powstała jakaś opowieść improwizacyjna, potrzeba czegoś więcej. Improwizujący musi odejść od myślenia samymi strukturami dźwiękowymi i zdać się na coś pozamuzycznego. Jakim cudem miałaby się stworzyć dramaturgia muzyczna, którą my odbieramy jako dramaturgię, jeżeli po drugiej stronie nie widzielibyśmy człowieka jako źródła tej dramaturgii? Naturalnym i jedynym źródłem takiej dramaturgii może być zachowanie człowieka. Umysłowość wrzucona w czasowość, która jest uwarunkowana pewnymi trudnościami, nastrojami, stanami emocjonalnymi. To ta umysłowość w czasie, w obliczu tych trudności staje się naturalnym rezerwuarem, źródłem treści artystycznej, która na bieżąco staje się muzyką. Czyli w grającym jest jakaś przestrzeń pozamuzyczna i muzyczna. Ta pozamuzyczna przestrzeń, czyli proces mentalny, samo ilustruje się poprzez muzykę. Te dwie sfery są jakoś powiązane, sprzężone ze sobą. Nie będę teraz mówił o szczegółach tego sprzężenia, ale ważne jest, żeby powiedzieć, że z jednej strony mamy ten proces mentalny, który dobywa jakiegoś narzędzia, żeby sam się wyrazić. I to może być, tak jak mówiłem, ciało, to może być dźwięk, to mogą być figury przestrzenne, obojętne. W wypadku improwizacji muzycznej widzimy, że to, co ludzkie, przekłada się w czasie na dźwięki i improwizujący do pewnego stopnia ma na to wpływ, a od pewnego już nie. I ten wpływ jest bardzo istotny. Tutaj upatruję w ogóle początek możliwości rozważania o kreatywności improwizacji, w tym sposobie odnajdywania się kogoś w czasie, w jego decyzjach, jego sposobie zarządzania tym środowiskiem wewnętrznym. Bo jeśli muzyka powstaje z tych myśli, to pytanie, które z tych myśli należy przekazywać, przed którymi należy uciekać, które
zasługują na to, żeby się na nie otworzyć, o co trzeba walczyć, na co trzeba się zamykać. To są jak dla mnie kwestie, które należy omówić, gdy rozmawia się o kreatywności w improwizacji. Tym samym w muzyce w ogóle. I o tym właśnie będę starał się mówić. Jeżeli wnętrze jest kontenerem kreatywności, to właśnie o niej trzeba rozważać. I w następnym filmie mam zamiar o tym mówić. Co dzieje się w umyśle, że improwizacja jest kreatywna? Albo że grę można nazwać improwizacją muzyczną. Jeśli zdążę, to powiem też o powiązaniu improwizacji z dziełem muzycznym, z dziełem kompozytorskim. Na ile są to dwie różne wypowiedzi, jak się dzisiaj uważa, a na ile one są spokrewnione, także można by o nich mówić jako o czymś jednym.
Thank you.